Po sylwestrowej wpadce zniknęła z show biznesu. Vicky Gabor po miesiącach przerywa milczenie. Vicky Gabor nieoczekiwanie zniknęła z mainstreamowych mediów, co zaniepokoiło jej fanów. Teraz młoda gwiazda udzieliła wywiadu, w którym wyjawiła, co jest przyczyną jej absencji. Czy powróci na scenę? Vicky Gabor podbiła serca fanów. O Vicky Gabor szeroka publiczność miała okazję po raz pierwszy usłyszeć w 2018 roku. 11-letnia wówczas wokalistka wzięła udział w przesłuchaniach do programu The Voice Kids. Bez trudu dostała się do finału, gdzie zajęła drugie miejsce. Później przyszedł czas na Eurowizję Junior, na której pojawiła się jako oficjalna reprezentantka Polski. Piosenką Superhero rozkochała w sobie publiczność, która swoimi głosami przyznała jej zwycięstwo w prestiżowym konkursie. Kolejne, ciesząca się ogromną popularnością single i zachwycające występy na najważniejszych wydarzeniach polskiej sceny muzycznej zapewniły Vicky Gabor stałe miejsce na listach przebojów. Nic dziwnego, że fani zaniepokoili się, gdy wokalistka nagle przestała pokazywać się w przestrzeni publicznej. Sylwestrowy występ Vicky Gabor. Vicky Gabor wystąpiła w duecie z Liberem podczas ostatniego Sylwestra Marzeń z dwójką. Muzycy wykonali utwór z repertuaru rapera i Sylwii Grzeszczak, Co z nami będzie. W pewnym momencie doszło do drobnego potknięcia. Młoda wokalistka pomyliła tekst utworu, szybko powracając jednak na właściwe tory. I choć tego rodzaju wypadki zdarzają się artystom, którzy występują na scenach od dziesięciolecia, niektóre z głodnych taniej sensacji mediów z braku ciekawszych tematów zdecydowały się na rozdmuchanie kwestii do niebagatelnych rozmiarów. Nieuzasadniony i kuriozalny wręcz hejt wydawał się być przytłaczający, co zaniepokoiło wielu fanów Vicky Gabor. Ich obawy stały się większe, gdy po Sylwestrze TVP piosenkarka przestała dawać występy na emitowanych w telewizji koncertach. Vicky Gabor tłumaczy swoją nieobecność. W rozmowie z Radiem SK Vicky Gabor odniosła się do całej sytuacji i uspokoiła fanów. Z pewnością będą szczęśliwi, gdy dowiedzą się, że chwilowa absencja gwiazdy wynika z faktu, że poświęciła się pracy nad nowymi utworami. Byłam cały czas w studio. Praktycznie cały czas pisałam i nagrywałam. Dużo się ostatnio działo muzycznie w moim życiu. Tak, jak mówiłam, dużo nagrywałam, tworzyłam, a teraz czekają mnie tylko premiery, zapowiedziała artystka. Stęskniliście się za młodą piosenkarką? Czekacie na nowe przeboje spod skrzydeł Vicky Gabor? Koniecznie dajcie znać w komentarzach.